Nowy format Excel dla listy operacji. ZW3D 2021 funkcja listy operacji została znacznie ulepszona. Można ją wyeksportować do programu Excel za pomocą dostosowanego szablonu. Szablon ten znajduje się w katalogu instalacyjnym. Znajdziemy tu także szablon HTML, a dodatkowo w pliku TXT są zebrane nazwy zmiennych, które można zastosować w szablonach. W wersji 2021 dodano niektóre słowa kluczowe, takie jak nazwa maszyny czy różne typy widoków. Po otwarciu szablonu możemy łatwo ustawić np. nazwę firmy czy rzuty detalu. Wróćmy do ZW3D i wygenerujmy listę operacji dla przykładowego pliku. Zacznijmy od wskazania właściwego szablonu w ustawieniach listy operacji i wygenerujmy listę operacji. Jak widać, lista wyjściowa jest generowana na podstawie naszego szablonu. Co więcej, szablon ten uwzględnia wybraną bazę obróbkową. Są to kluczowe ulepszenia dla listy operacji w ZW3D 2021.